Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co w nauce jest najfajniejsze. Bo ostatnimi czasy pojawiać się zaczęły w mediach, w dyskusji społecznej takie zdania typu ktoś wierzy w naukę, ktoś w nią nie wierzy. Otóż, moi drodzy, w naukę w ogóle nie trzeba wierzyć. Nauka dlatego jest nauką, że można ją po prostu weryfikować. Można przeprowadzać eksperymenty. I no, w XIX wieku te eksperymenty to trochę tak wyglądały, że w zasadzie to wystarczyło tylko mieć trochę czasu, o ile ktoś go miał, mógł sobie weryfikować eksperymenty cudze i coś samemu skonstruować. Dzisiaj widzimy eksperymenty takie jak wielkie zderzacze cząstek, może nam się wydawać, że w zasadzie no, nie zweryfikujemy. Ale w ciągu ostatniego roku pojawił się taki wdzięczny temat, w którego obszarze każdy z nas, korzystając z tego, co ma w domu, może wykonywać eksperymenty, które wprawdzie no, nie będą miały takiej siły dowodowej, żeby podważyć istniejące artykuły naukowe, ale jeżeli nie dowierzamy tym artykułom i wyjdzie nam z tego naszego domowego eksperymentu to samo, to będzie to już pewne poparcie. Jednym z takich tematów, który budził w ciągu ostatniego roku zaskakująco dużo kontrowersji, jest noszenie masek. Można wymyślić sobie dziesiątki powodów, dla których maski warto mieć, jak też powody, dla których maski warto byłoby zdjąć. Nie będę tutaj próbował dać takiej ostatecznej odpowiedzi, co należy z tymi maskami zrobić. Ja przez wielość pobytów w Japonii ze względu na pracę bardzo lubię model, w którym jeżeli wydaje mi się, że powinienem, to ją ubieram i tak będę robił. Spróbujmy natomiast zweryfikować jeden spośród takich popularnych poglądów, że rzekomo maska nie działa. Bo dlaczego maska miałaby być w stanie zatrzymać wirusa? Tu musimy jakieś elementy oddzielić to, gdzie wierzymy, od tego, co chcemy przetestować. Uwierzmy na przykład wirusologom, że podstawowym sposobem przenoszenia chorób, które mogą się zalęgnąć w naszym układzie oddechowym, jest przemieszczanie się razem z kroplami wody, która może wychodzić z naszych ust. Kiedy oddychamy, kiedy mówimy, kiedy kaszlemy. Hipoteza jest taka, że maska mogłaby takie krople zatrzymać. Jak to weryfikujemy? Bierzemy na przykład nawilżacz powietrza, ten skupiony w markecie budowlanym za nieduże pieniądze. Może być to dowolny ultradźwiękowy nawilżacz powietrza. I bierzemy to, co przymocowaliśmy naszemu manekinowi, bierzemy czujnik drobin pyłu. Jeżeli macie na przykład oczyszczacz powietrza, taki, który ma wyświetlacz i tam się na cyferkach pojawia bardziej albo mniej brudne powietrze, to on dokładnie ma w środku, jakiś wariant tego urządzenia. Wyjęte jest to z obudowy, dlatego że przez tą obudowę pomiar by trwał dużo dłużej, nie zmieścilibyśmy się w 7 minutach. Ta czerwona lampka, którą widzicie, ona się zaświeca w chwili, kiedy do szczelin naszego czujnika, o tu jest szczelina wlotowa, tu jest szczelina wylotowa, dostaną się jakieś cząstki. W powietrzu fruwa ciągle coś, nie tylko rzeczy, które są generowane przez ludzi. No i teraz sam eksperyment. Każmy naszemu delikwentowi zacząć generować trochę kropel powietrza. Ich oczywiście jest więcej niż generowałoby się w przypadku zwykłego Homo sapiens, no ale mamy też czujnik, który jest mniej wytrzymały. Już dla słuchacza pozostawiam, czy ten eksperyment ma sens, czy nie, jeżeli mamy tych drobin więcej. Zwróćcie też uwagę, że nasz delikwent przecieka trochę przy szyi, Homo sapiens żywe zwykle nie przecieka przy szyi, ale to wynika z tego, że chciałem pokazać, że można to zrobić domowym sumptem. Zgniatam worek ambu po to, żeby wydychał nasz nieszczęśnik trochę tego powietrza i jak widzicie, nie zaświeca nam się w dalszym ciągu lampka, która miała pokazywać, że drobiny wlatują. A jeżeli zdejmę nieszczęśnikowi maskę i znowu spróbuję sprawić tak, żeby pooddychał na kolegę, widzicie, że pojawia się mruganie naszej czerwonej lampki. Oczywiście takiego eksperymentu nie należy traktować jako definitywnego dowodu, ale obyczaj w nauce jest taki, że ktoś przeprowadza eksperyment, wyciąga z niego jakieś wnioski, a ktoś, kto temu nie wierzy, powinien zaprezentować eksperyment, który to podważa. Zupełnie niezależnym tematem jest na przykład to, czy maska może mieć jakieś wady. Moim zdaniem i na podstawie prac, które przeczytałem, może mieć ich nawet kilka. A jak możecie na przykład spróbować zmierzyć przy pomocy telefonu komórkowego, czy na przykład rzeczywiście ogranicza nam przepływ powietrza, którym chcemy oddychać. To już wasza rola. Ja pokazałem argument za tym, żeby może ją podnosić. Wy możecie odpowiedzieć z nagraniem eksperymentu, czemu należałoby maskę zdjąć. Dziękuję.